Sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawę przed sądem rejonowym. Będzie rozpoznana sprawa Karoliny Hodar. Stawiła się oskarżona, lat 27, obecnie bezrobotna, wcześniej zatrudniona jako copywriter w agencji reklamowej, dotychczas niekarana. Oskarżam Karolinę Hodarę o to, że w dniu 18 lutego 2010 roku we Wrocławiu dokonała kradzieży należącego do Pawła Rzepki naszyjnika o wartości 5000 zł. Oskarżona pracowała w agencji reklamowej, której właścicielem był pokrzywdzony. Wieczorem, w dniu przestępstwa, została dłużej w pracy. Zaczekała, aż Paweł Rzepka i pracownicy agencji wyjdą z firmy. Wówczas weszła do gabinetu pokrzywdzonego. Z szuflady jego biurka zabrała w celu przywłaszczenia robiony na zamówienie złoty naszyjnik, po czym opuściła gabinet. Za to przestępstwo oskarżonej grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Czy zrozumiała pani treść zarzutu? Tak. Przyznaje się pani do dokonania tego czynu? Nie. Przysięgam, że to nie ja ukradłam ten naszyjnik. Po co miałabym go ukraść? Pouczam, że przysługuje pani prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Może pani również odmówić składania wyjaśnień. Chce pani wyjaśnić? Powiem wszystko, co wiem. No, mam inne wyjście? W takim razie zacznijmy od tego, co robiła pani w pracy 18 lutego. Pamiętam, że to był dzień jak codzień i robiłam plansze graficzne ze swoim grafikiem. Jakieś 5 minut później przyszła sekretarka właśnie Pawła Rzepki i powiedziała, że Paweł ma dla nas, mój szef, że ma dla nas bardzo ważną sprawę. On był strasznie zdenerwowany, aż po prostu z niego kipiało i powiedział, że no, zaczął w ogóle oskarżać kogoś z agencji, że zginął mu naszyjnik i oskarżał kogoś z nas. Zastanawia mnie, dlaczego oskarżał kogoś z agencji? Proszę pana, bo to nie było możliwości takiej po prostu, żeby ktoś dostał się do budynku z zewnątrz. Wewnątrz jest portier, który po prostu wpuszcza ludzi, na zewnątrz jest monitoring. To nie jest w ogóle możliwe, żeby ktoś od tak sobie po prostu wszedł do budynku. A czy osoby pracujące wewnątrz budynku agencji mogą z łatwością wejść do gabinetu szefa? No tak, oczywiście. Paweł nigdy nie zamykał drzwi. Czyli tak naprawdę każdy pracownik mógł swobodnie wejść do gabinetu prezesa, tak? No tak, szef raczej miał do nas zaufanie. Zdaje mi się, że pani nadużyła trochę tego zaufania. Wyszła pani do gabinetu szefa i zabrała ten naszyjnik. Ale ja go nie ukradłam. Dobrze, owszem, wygląda to tak, jakbym to ja wzięła po prostu ten naszyjnik, ale no musicie mi uwierzyć po prostu, no ja go nie wzięłam. Z ustalenia śledztwa, proszę pani, wynika, że naszyjnik został zabrany pomiędzy godziną 18 lutego, a 8 rano następnego dnia. Wtedy, kiedy pana Rzepki nie było w pracy. Może pani powiedzieć, gdzie pani była wieczorem 18 lutego? W agencji, proszę pana. W agencji. O której pani zazwyczaj kończy pracę? Robota w agencji to nie jest siedzenie 8 godzin od 7 do 15. Dobrze, ale może pani po prostu powiedzieć, do której tamtego dnia była pani w pracy? Wtedy byłam do wieczora, do późna, bo ja miałam naprawdę masę roboty. A co konkretnie miała pani robić? Jakieś 2 tygodnie wcześniej Paweł zlecił zrobienie mi kampanii reklamowej do napoju energetyzującego. Tamtego dnia to wyszłam około 9, bo w domu byłam przed 10 i pamiętam, że jeszcze musiałam zrobić po prostu zakupy na stacji benzynowej. A proszę powiedzieć, czy tamtego dnia wieczorem był jeszcze ktoś w firmie oprócz pani? Oprócz sprzątaczek to chyba nie. Nie, byłam tylko ja wtedy. Czyli w zasadzie tylko pani mogła zabrać ten naszyjnik. Ale ja go nie ukradłam. Ktoś mnie to wrobił, nie rozumie pan? A kto panią wrobi? Nie wiem, ale jakbym wiedziała, to mu chyba powiedziała, prawda? A czy ma pani jakieś podejrzenia, kto mógł to zrobić? Nie, nie mam. Może się pani komuś naraziła? Ma pani jakichś wrogów? Nic mi o tym nie wiadomo. No dobrze, wróćmy do momentu, kiedy pani szef odkrył brak naszyjnika. Co działo się dalej? No powiedział, że jeśli naszyjnik wróci do niego do końca dnia, no to nie wyciągnie konsekwencji wobec tej osoby po prostu, która go ukradła, tak? I rzeczywiście sprawca zwrócił naszyjnik, zgadza się? No tak, rzeczywiście, to ja włożyłam ten naszyjnik do szuflady, do Pawła biurka, ale ja go nie ukradłam, no. Proszę pani, zwróciła pani naszyjnik, ale go pani nie zabrała. To co?
teleportował się do pani? Wysoki sądzie, ten naszyjnik wrzucił mi ktoś po prostu do torebki, no. Proszę pani, po co ktoś miałby to robić? Przecież ten ktoś, kto miałby panią wrobić, musiałby przewidzieć przyszłość. Wiedzieć, jak się zachowa pan Rzepka. Wiedzieć, co pani zrobi, że pani odda ten naszyjnik. Że będzie wszczęte przeciwko pani postępowanie. Chyba, że przypuszcza pani, że ktoś chciał pani zrobić prezent za 5000 zł. Nie wiem. No ja już tego sama naprawdę nie rozumiem. Pani Hodara, proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach weszła pani w posiadanie tego naszyjnika? Ja dalej pracowałam nad swoją planszą graficzną, no a że po prostu ja byłam w tym czasie przeziębiona i sięgnęłam do torebki po zwykłe chusteczki i właśnie na dnie leżał tamten naszyjnik. I co pani wtedy zrobiła? No ja byłam przerażona, nie wiedziałam, co mam zrobić. Skoro znalazła pani naszyjnik, który ktoś rzekomo pani podrzucił, to dlaczego pani nie wyjaśniła tej sytuacji z panem Rzepką? Ja chciałam, naprawdę chciałam. Miałam iść wyjaśnić tą sytuację z moim szefem, no ale no ja pomyślałam, że po prostu, no co, powiesz, że to ja ukradłam ten naszyjnik. No i co zatem pani zrobiła? Zostałam do samego wieczora w agencji, poczekałam po prostu, aż wszyscy wyjdą. Wzięłam ten naszyjnik, poszłam do biura, włożyłam go do szuflady do szefa i ja normalnie rano przyszłam do pracy. I pamiętam, że jakieś 2-3 godziny później zobaczyłam kręcących się po agencji dwóch policjantów. Najpierw oni weszli do szefa, do biura, a później po prostu przyszli do mnie, bo jestem oskarżona o kradzież. I ja próbowałam wyjaśnić, że to nie ja ukradłam ten naszyjnik, że... No ale nikt mi nie uwierzył, no a Paweł na dokładkę no, zwolnił mnie z pracy. A czy były jakieś powody, dla których nikt pani nie chciał uwierzyć? Nie rozumiem pytania. A może cofnie się pani o 10 lat wstecz? Chodzi panu o to, co ja robiłam, jak byłam młoda, tak? Tak, dokładnie o to mi chodzi. Z ustaleń policji wynika, że już jako nieletnia 3-krotnie odpowiadała pani przed sądem rodzinnym za kradzież różnych przedmiotów. No, czyli doskonale pan wie, że to było dawno temu. Ale również już jako osoba dorosła odpowiadała pani przed sądem powszechnym za kradzież kolczyków. Wysoki sądzie, parę razy coś ukradłam. Owszem, raz było to dla żartu, innym razem poszło o głupi zakład. Ja byłam wtedy młoda i głupia, ale to już jest przeszłość, naprawdę. No proszę powiedzieć, czy pracując w agencji reklamowej miała pani jakieś problemy finansowe? Nie, absolutnie. Odkąd zostałam głównym copywriterem, ja zarabiałam naprawdę dobrze. A czy kradzież naszyjnika wartego 5000 zł w jakiś sposób podreparowałaby pani budżet domowy? Ale nie ma co reperować, ja bym w ogóle nie ryzykowała utratą pracy. Wie pani, jest wiele różnych powodów, dla których człowiek kradnie. I co, i pan uważa, że ja jestem jakąś kleptomanką, tak? Nie, ale uważam, że akurat ten naszyjnik mógł się pani zwyczajnie spodobać. A przecież zabór cudzej rzeczy nie jest dla pani czymś nowym. Co więcej, uważam, że dopiero po pewnej refleksji uświadomiła sobie pani, jakie mogą być konsekwencje pani czynu i zwróciła pani ten przedmiot, licząc na to, że będzie pani bezkarna. Ale to nie takie proste. Panie prokuratorze, czy to pytanie? Przepraszam, nie mam więcej pytań, dziękuję. Panie mecenasie? Więcej pytań do oskarżonej nie mam, dziękuję bardzo. Pouczam, że przysługuje pani prawo do zadawania pytań świadkom. Dziękuję, proszę usiąść, a na salę poprosimy pana Pawła Rzepkę. Świadek Paweł Rzepka. Proszę podejść do barierki. Miał pan prawo uczestniczyć w rozprawie od początku jako osoba pokrzywdzona. Proszę się nam przedstawić. Paweł Rzepka, mam 36 lat, mieszkam we Wrocławiu, prowadzę własną agencję reklamową. Z oskarżoną nie jest pan spokrewniony, spowinowacony? Nie, absolutnie nie. Pouczamy o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Co pan może powiedzieć o wydarzeniach z 18 lutego? Rano, około 8, przyjechałem do pracy. Wszedłem do gabinetu. Wypiłem kawę, poprzeglądałem dokumenty i materiały w komputerze. No, a kiedy otworzyłem biurko, okazało się, że brakuje czerwonego pudełeczka. Mówi pan o tym pudełeczku z naszyjnikiem? Tak. Kupiłem go parę dni wcześniej. Został zrobiony na specjalne zamówienie, dlatego kosztował 5000 zł. Wysoki sąd takiego drugiego nie znalazłby u żadnego innego jubilera. To bardzo droga biżuteria.
A dostęp do mojego gabinetu mają sprzątaczki. Po godzinach sprzątają biura. Także w moim mniemaniu one jako jedyne mogły mieć z tym coś wspólnego. Poszedłem sprawdzić grafik. Okazało się, że dzień wcześniej pracowała pani Wanda Rogowska. Ale pani Wanda Rogowska nie mogła tego zrobić. A dlaczego? Ponieważ pani Wanda jest bardzo uczciwą kobietą. Pracuje w agencji niemal od samego początku. To jest jakieś 8 lat. Wielokrotnie zostawiałem pieniądze, inne cenne, wartościowe przedmioty. Nigdy nic mi nie zginęło. Czyli krótko mówiąc, jest pan przekonany o uczciwości pani Wandy Rogowskiej? Tak, panią Rogowską odrzuciłem na samym początku. Poszedłem na recepcję zapytać strażnika. Powiedział mi, że dzień wcześniej wieczorem nikogo nie wpuszczał do budynku. Pokazał mi nawet nagrania z kamer. Faktycznie, nikt obcy nie wchodził do agencji. Stwierdziłem, że naszyjnik musiał ukraść ktoś z moich pracowników. Innej możliwości nie było. A co pan wówczas zrobił? Zdenerwowałem się. Wezwałem wtedy wszystkich do sali konferencyjnej. Chciałem jeszcze zawiadomić policję, ale uznałem, że to nie ma sensu. Ale co nie ma sensu? No, nie ma sensu wzywać policji, bo pomyślałem, że nawet jeżeli policja przyjedzie, to i tak ciężko będzie dojść do tego, kto mógł zabrać ten naszyjnik, a ja już go nigdy nie odzyskam. Dlatego chciałem sprawę załatwić po swojemu. Powiedziałem, że jeżeli naszyjnik się odnajdzie, to nie wyciągnę żadnych konsekwencji. No i co działo się później? Około 6 opuściłem gabinet. Miałem nadzieję, że złodziej się przestraszy i odłoży naszyjnik na miejsce, ale już wtedy wiedziałem, że nie chcę mieć u siebie w agencji złodzieja. Tak więc w półce z książkami ukryłem kamerę cyfrową, aby nagrywała wszystko to, co się dzieje po moim wyjściu. Tak, sąd dysponuje tym nagraniem. Pani Kasiu, proszę o jego odtworzenie. Chyba nikt na tej sali nie ma wątpliwości, kim jest osoba na nagraniu. No właśnie, kto jak kto, ale Karolina, po niej bym się tego nie spodziewał. Paweł, no to nie ja ukradłam ten naszyjnik, no musisz mi uwierzyć. Pani Chodera, proszę wstać. Jeżeli będzie chciała pani zadać jakieś pytanie, to proszę to sądowi zasygnalizować. Nie wolno przerywać zeznań świadka. Czy pani to rozumie? Rozumiem. Proszę usiąść. Powiedział pan, że nie mógł wierzyć, aby pani Chodara mogła ukraść ten naszyjnik. Dlaczego? Dlatego, że Karolina była najlepszym pracownikiem. Proszę pana, czy po tym, jak obejrzał pan to nagranie, to dał pan szansę mojej klientce, aby wytłumaczyć się z tego, co wszyscy widzieliśmy na tym filmie? Ale co tu do tłumaczenia? Karolina to złodziejka, a tacy ludzie nie mają prawa bytu w mojej agencji. Wie pan, tak słucham pana tych górnolotnych wypowiedzi i odnoszę przekonanie, że ceni pan ludzi z zasadami. Jak to jest z tymi zasadami u pana? Bo najpierw pan stwierdził, że załatwi sprawę polubownie, bez wzywania policji, a później pan tę policję wezwał. A może pan od razu po prostu wprowadził wszystkich ludzi w błąd? Bo ludzie nie mogą bezkarnie kraść. Co z tego, że ją zwolnię, jak pójdzie do innej agencji i dalej będzie robiła to samo? Dlatego wezwałem policję. Proszę pana, zeznał pan przed chwilą, że akurat po Karolinie Chodarze nie spodziewał się pan takiego postępowania. A może w pańskiej agencji reklamowej była jakaś osoba, której pan nie ufał i którą od razu podejrzewał pan o dokonanie tej kradzieży? Nie, nikt taki nie przychodzi mi do głowy. I już, Wysoki Sądzie, ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, czy w pana agencji reklamowej panuje duża rywalizacja? Rywalizacja? Ale w jakim sensie? W takim sensie, proszę pana, że któryś z pracowników pańskiej agencji mógł po prostu podrzucić ten naszyjnik mojej klientce po to, żeby jej się pozbyć z tej agencji. Sam pan powiedział, że moja klientka była bardzo dobrym pracownikiem. Proszę pana, za duża pana fantazja ponosi. U mnie panuje przyjacielska, wręcz rodzinna atmosfera. A jeżeli ktoś chce coś osiągnąć, to osiąga to dzięki ciężkiej pracy.
a nie podkładanie świni kolegom. Proszę świadka, ale proszę zwracać się do sądu, odpowiadając na pytania, dobrze? Tak. Ja już więcej pytań nie mam, tak jak deklarowałem. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Ja też nie mam więcej pytań do pokrzywdzonego, dziękuję. Dziękuję panu. Proszę usiąść. Na salę poprosimy panią Milenę Włodarczyk. Świadek Milena Włodarczyk. Proszę podejść do barierki i proszę się przedstawić. Dobry, nazywam się Milena Włodarczyk, mam 30 lat, pracuję w agencji reklamowej we Wrocławiu jako copywriter. Z oskarżoną nie jest pani spokrewniona ani spowinowacona? Nie, jesteśmy koleżankami z pracy. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie oczywiście, pani? Oczywiście. Co pani nam może w tej sprawie powiedzieć? Szczerze powiedziawszy, to ja niewiele pamiętam z tamtego dnia. Natomiast nie widziałam na pewno, żeby Karolina coś ukradła. Nie wierzę pod żadnym pozorem w to, żeby mogła się do tego posunąć. O tym już za chwilę. Wiem, dlaczego ona ukradła ten naszyjnik. Dlaczego? No bo zemścić się chciała. Adam, ja nie ukradłam tego naszyjnika. Dlaczego ty mi nie wierzysz? No. Jak mam ci wierzyć, skoro widziałem ten film nagrany w gabinecie Rzepki? Pan Paweł sam się o to prosi. Pani Rogowska, pani się chyba troszkę zagalopowała. Wstyd, panie Pawle, ma pan żonę, dzieci, wstyd, naprawdę. Ty małpo, jak mogłaś mi to zrobić? Zostańcie z nami. Szczerze powiedziawszy, to ja niewiele pamiętam z tamtego dnia. Natomiast nie widziałam na pewno, żeby Karolina coś ukradła. Nie wierzę pod żadnym pozorem w to, żeby mogła się do tego posunąć. A dlaczego pani nie wierzy? Po pierwsze, nie byłaby do czegoś takiego zdolna, na pewno. Po drugie, ona robi zawrotną karierę w tej chwili, praktycznie rzecz biorąc na skalę krajową. Nie posunęłaby się do czegoś tak głupiego, żeby zachwiać swoją karierę zawodową kradzieżą naszyjnika. Czyli jak dobrze panią rozumiem, to uważa pani, że ktoś inny zabrał ten naszyjnik, tak? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i nawet uważam, że ktoś usiłował ją wrobić po prostu podkładając jej ten naszyjnik do torebki. A ma pani jakieś podejrzenia, swoje podejrzenia, kto to mógł zrobić? Tak naprawdę mógł to zrobić każdy. Wszyscy mogli to zrobić. Wszyscy, czyli pani również? Teoretycznie tak, ale jak już raz wspomniałam, z Karoliną przyjaźnimy się, więc no, nie byłabym w stanie zrobić jej aż takiego świństwa. Jak to jest? Jest pani w stanie wskazać kogoś konkretnego, kto takie świństwo mógłby jej zrobić? Niestety nie. A gdzie pani była 18 lutego w godzinach wieczornych, wtedy, kiedy dokonano kradzieży? Dość niewiarygodne, ale już o 18 byłam wtedy w domu, jeśli chce pan wiedzieć. A proszę powiedzieć, jak zachowywała się oskarżona w dniu, kiedy pokrzywdzony odkrył kradzież naszyjnika? Szczerze powiedziawszy, zupełnie normalnie. Nawet rozmawiałyśmy o tym całym zdarzeniu. A kiedy dowiedziała się pani, że być może sprawcą kradzieży naszyjnika jest oskarżona? Następnego dnia, jak przyszła do pracy policja. Od razu, jak tylko wyszli, pobiegłam do Pawła, żeby zapytać, co się stało, bo to było wręcz niewiarygodne. I pokazał mi ten film, na którym jest Karolina, jak odkłada naszyjnik do szuflady. I wierzy pani w niewinność oskarżonej, pomimo że zobaczyła pani ten film, na którym widać, że to oskarżona odkłada ten naszyjnik? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zaraz po wyjściu od Pawła pojechałam do Karoliny. Trudno, żebym ją zostawiła w takiej sytuacji, jak się przyjaźnimy. Pojechałam do Karoliny i ona mi wszystko opowiedziała, jak to było, jak zaglądała do torebki, żeby wziąć chusteczki i znalazła naszyjnik. Odłożyła go po prostu na miejsce. Postąpiłabym identycznie. Bardzo mi pani pomogła. Dziękuję. Więcej pytań do świadka nie mam. Panie prokuratorze? Nie mam pytań, dziękuję. Dziękujemy pani. Proszę usiąść. A na salę poprosimy pana Adama Czerskiego. Świadek Adam Czerski. Proszę podejść i proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? Nazywam się Adam Czerski. Ile pan ma lat, gdzie pan mieszka i czym się zajmuje? 28 skończyłem w tym roku, pracuję jako agent ubezpieczeniowy. Jest pan spokrewniony z oskarżoną? Byliśmy zaręczeni. Za 6 miesięcy mieliśmy brać ślub, ale nie jesteśmy już razem. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Co pan wie w tej sprawie? Od czego tu zacząć?
Z Karoliną znam się już od podstawówki, Wysoki Sądzie. Chodziliśmy do jednej klasy. Zawsze mi się podobała, była chyba najładniejszą dziewczyną w szkole. Kochałem się w niej tyle tylko, że ona zawsze wybierała innych chłopaków. Kiedy skończyliśmy podstawówkę, okazało się, że idziemy do tego samego liceum. Karolina poznała nowe koleżanki. Chodziły razem po sklepach, drogeriach i kradły. A to jakieś ciuchy, a to perfumy, czasem nawet i biżuterię. A skąd pan o tym wiedział? Wszyscy wiedzieli. To była tajemnica Poliszynela. Poza tym za dwa razy widziałem, jak policja do szkoły przyjeżdżała i przesłuchiwała Karolinę. Był taki czas, że groził jej poprawczak. A wie pan, jak długo oskarżona trudniła się kradzieżami? Z tego, co słyszałem, to później zrobiła się ostrożniejsza, bo wiedziała, że teraz to już nie przelewki i że może trafić do więzienia. Ale i tak, czasami kradła. A po maturze poszedłem na studia i nie widziałem jej ze 3 lata. A w jakich okolicznościach spotkał się pan ponownie z oskarżoną? Kiedyś przez przypadek spotkaliśmy się w jakimś klubie. Później zaczęliśmy spotykać się coraz częściej, aż w końcu zostaliśmy parą. Przez tego, co pan wie, wówczas pani Chodara nadal kradła? Nie, w końcu zmądrzała. Przestała żyć na koszt rodziców. Chyba zależało jej na mnie, więc się zmieniła. Ja wiedziałem, że to jest ta jedna, jedyna, że to z nią chcę spędzić resztę życia. Niestety moi rodzice byli innego zdania. To znaczy jakiego? Oni wiedzieli o jej przeszłości, o tym, co robiła. Nie akceptowali naszego związku. Ignorowali ją. Zwłaszcza moja matka, ona jej nienawidziła. No ale jednak mimo niechęci ze strony rodziców nie zrezygnował pan z oskarżonej. Nie, oczywiście, że nie. Karolina nie była tą samą dziewczyną, co w liceum. Wszystko było dobrze, Wysoki Sądzie. Wręcz idealnie. Zaręczyliśmy się. Karolina dostała pracę w tej agencji reklamowej. Zaczęła tam robić karierę. Wzięliśmy kredyt na większe mieszkanie. Za pół roku mieliśmy brać ślub, a ona to wszystko w jednej chwili zniszczyła. Ale Adam, ja nie ukradłam tego nasilnika. Dlaczego ty mi nie wierzysz? No. Jak mam ci wierzyć, skoro widziałem ten film nagrany w gabinecie Rzepki? Czy swoją pewność co do tego, że oskarżona się dopuściła tej kradzieży, opiera pan tylko na tym obejrzanym filmie? Nie tylko. Skoro ktoś podrzucił jej ten naszyjnik, to dlaczego nic nie powiedziała? Dlaczego nie zadzwoniła do mnie i nie powiedziała, co się stało? Przecież wiedziała, że może mi ufać. Moja matka miała rację. Ludzie się nie zmieniają. Czy to wszystkie pytania, panie prokuratorze? Tak, z mojej strony. Dziękuję. Więcej nie mam pytań. Dziękuję. Dziękuję panu. Proszę poprosić panią Ewę Rzepkę. Świadek Ewa Rzepka. Bardzo proszę. Proszę podejść i proszę się przedstawić. Nazywam się Ewa Rzepka. Ile pani ma lat? Gdzie pani mieszka i czym się zajmuje? Mam 34 lata, mieszkam we Wrocławiu, zajmuję się domem. Z oskarżoną nie jest pani spokrewniona? Nie, nie jestem. Pouczam obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. To pani rozumie? Tak, rozumiem. Co pani wie w tej sprawie? Wysoki Sądzie, sprawa jest zupełnie prosta. Przecież ja ją prawie na gorącym uczynku przyłapałam. Proszę nam o tym opowiedzieć. Tego dnia, kiedy to wszystko się stało, pamiętam, że pojechałam do męża do agencji. Chciałam mu zrobić niespodziankę, myślałam, że razem może gdzieś jeszcze wyjdziemy. Była jakaś godzina 18, coś takiego. Weszłam do biura, wiedziałam, że zastanę mojego męża w gabinecie, zawsze tam go można znaleźć. Jak weszłam, rzeczywiście Paweł był, musiał jeszcze jakieś dokumenty przejrzeć. Powiedział, że za chwilę będzie gotowy do wyjścia. No i trwało to dosłownie krótką chwilę, powiedział, że możemy iść, ale że musi do łazienki jeszcze wstąpić, więc postanowiłam, że poczekam na niego w gabinecie. No i co dalej? No dosłownie chwilę po tym, jak Paweł wyszedł, do gabinetu weszła ona. Muszę powiedzieć, że jak mnie zobaczyła, że siedzę w fotelu, w rogu pokoju, to była bardzo zmieszana. Wysoki Sądzie, przepraszam, czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę. Faktycznie było tak, jak mówi pani Ewa, ale ja po prostu weszłam zostawić tam transze z hasłami. No przecież ja byłam w pracy. Akurat transze. Przecież w końcu i tak naszyjnik ukradłaś. Pani Rzepka.
Ja bardzo przepraszam, Wysoki Sądzie, ale ja tyle razy prosiłam mojego męża, żeby zamykał gabinet na klucz. Ja tylko żałuję, Wysoki Sądzie, że w tym całym znerwowaniu zapomniałam zupełnie o tym spotkaniu w gabinecie u Pawła. Mogłam mu od razu powiedzieć, że ją widziałam i że kombinowała coś tam już. Czy do pani są pytania? Ja dziękuję. Ja nie mam, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę usiąść. Wandę Rogowską proszę poprosić. Świadek Wanda Rogowska. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Wanda Rogowska. Ile pani ma lat, gdzie pani mieszka i czym się zajmuje? Skończyłam w Wysoki Sądzie 42 lata, mieszkam we Wrocławiu, pracuję w agencji pana Pawła, sprzątam. Z oskarżoną nie jest pani spokrewniona ani spowinowacona? Ależ skąd? Pouczam więc o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. A teraz proszę powiedzieć, co pani wie w tej sprawie? W tym dniu, kiedy to nieszczęście się stało, to w całym budynku tylko my zostałyśmy dwie, to znaczy ja i Karolina Chodara. A widziała pani wówczas coś podejrzanego? A widziałam jak Karolina Chodara wchodzi do gabinetu pana Pawła. A wie pani, jak długo przebywała w tym gabinecie? No teraz to tak trudno sobie przypomnieć, ja nie wiem, tak może minutę, dwie. A wówczas, kiedy wychodziła, trzymała coś w ręku? Nie, w ręku na pewno nie, ale na ramieniu miała torbę przewieszoną, to na pewno tam schowała ten ukradziony naszyjnik, no ale przecież ja wtedy jeszcze nic nie wiedziałam. Kiedy pani dowiedziała się o tej kradzieży? No, następnego dnia. Pan Paweł bardzo zdenerwowany chodził. Po zebraniu podeszłam do niego i zapytałam się, kiedy ten naszyjnik zginął. No więc on powiedział, że o 18 poprzedniego dnia to naszyjnik jeszcze był. A rano już nie. No to ja wiedziałam, co Chodara robiła w gabinecie pana Pawła. No i dlaczego nie podzieliła się pani swoimi podejrzeniami z szefem? A co ja? A za rękę ją złapałam? A gdyby się okazało, że to nie ona, to na kogo bym wyszła? Jak ja bym wyglądała w oczach pana Pawła? A zresztą Wysoki Sądzie, pan Paweł sam się o to prosił. A ja zresztą chyba wiem, dlaczego ona ukradła ten naszyjnik. No, dlaczego? No bo zemścić się chciała, zrobiła to z zemsty. A dlaczego pani Chodara miałaby się zemścić? Wysoki Sądzie, bo ona wokół tego naszego pana Pawła jak zły duch krążyła. Cielęce oczy robiła, dekolty po sam pępek nosiła, krótkie spódniczniki. No na mój rozum to chciała go po prostu uwieść. Co ty już pani opowiada naprawdę? No co, nie widziałam? Przecież nie dało się ukryć. A pan Paweł nie powiem, Wysoki Sądzie. Ja na początku myślałam, że on nie reaguje, bo żona, rodzina, dzieci. Ale potem to już widziałam, że on sobie po prostu inną upatrzył. Pani Rogowska, pani się chyba troszkę zagalopowała. No panie Pawle, z całym szacunkiem. Ja pana lubię, ja pana szanuję, ale ja nie mogę patrzeć na to, co pan wyprawia z Włodarczykową. Co, że niby ja? A niby kto? Przecież ja widzę, co wy wyprawiacie w tym gabinecie. Przecież sprzątam po was. Wstyd, panie Pawle, ma pan żonę, dzieci, wstyd, naprawdę. Zaraz, chwileczkę. To co, sugeruje pani, że... Przepraszam, że co, że mój mąż i Milena? Że mają romans? Ale ja nie wiem, czy romans. Pani zapyta, to sam powie. Ja nie wiem. Powiem jedno, że ja wczoraj widziałam, jak się obściskują pod gabinetem. Ty małpo, jak mogłaś mi to zrobić? Pani Rzepka. Ty oszustko! Wrobiłaś mnie! Pani Rzepka, proszę wstać. Co to za zachowanie? Co ja najlepszego zrobiłam? Jak ja mogłam ci zaufać? Jejku, co ja zrobiłam? Pani Rzepka, proszę się uspokoić, zwracać się tylko i wyłącznie do sądu. O czym pani mówi? Bo to nie Karolina ukradła ten naszyjnik, Wysoki Sądzie. To nie ona. Czy są do pani pytania? Dziękuję bardzo. Do pani Rogowskiej? Ja nie mam, dziękuję. Dziękujemy, pani Rogowska. Proszę usiąść. Pani Rzepka, proszę podejść do barierki. Powiedziała pani przed chwilą, że to nieoskarżona ukradła naszyjnik. Na jakiej podstawie pani tak twierdzi? Ale Wysoki Sądzie, mi tylko tak się wyrwało, bo... Co takiego chciała pani powiedzieć? Ale ja już nie chcę. Czy ja...
Mogłabym już nie odpowiadać, wysoki sądzie. Czy ja mogę usiąść? Nie, pani Rzepka. Jest pani świadkiem w sądzie i pani obowiązkiem jest odpowiadanie na pytania sądu. Słuchamy. Ale ja jestem niewinna, wysoki sądzie, naprawdę. To... Ja naprawdę nie chciałam. To wszystko Milena, to ona zaplanowała to wszystko. Ale proszę nam wyjaśnić, o czym pani mówi. Bo to ja ten naszyjnik ukradłam, wysoki sądzie, ale... Ale to ona zaplanowała, ona mnie w to wszystko wciągnęła, ja byłam tylko pionkiem w jej grze. Proszę nam dokładnie o tym opowiedzieć. Kiedyś Milena zadzwoniła do mnie i powiedziała, że ma jakąś do mnie bardzo ważną sprawę. Na początku nie chciałam się z nią spotkać, ale w końcu się zgodziłam. Umówiłyśmy się w kawiarni, Milena zaczęłam jakieś dziwne historie opowiadać, że Karolina i mój mąż, oni się mają ku sobie, że ona go próbuje uwieść, że go kokietuje w pracy. Od razu zapytałam się jej, dlaczego mi to wszystko mówi, po co? Ale ona wtedy powiedziała, że możemy sobie obie pomóc. A w jaki sposób? Milena była zazdrosna, chciała dostać posadę Karoliny. Nie mogła przeboleć tego, że mój mąż zlecił prowadzenie dużej kampanii reklamowej Karolinie, a nie jej. Nie mogła tego przeboleć. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. I co działo się dalej? Milena dowiedziała się, że Karolina miała kiedyś konflikt z prawem. Że kradła, czy coś takiego, że chyba była oskarżona o kradzież. No i uznała, że najłatwiej będzie wrobić Karolinę w coś podobnego. I wtedy w ten sposób pozbyć się jej z firmy. I co postanowiły panie zrobić? Milena dowiedziała się od sekretarki mojego męża, kiedy on przywiezie naszyjnik od jubilera. No i uznała, że najlepszą osobą do tego będę ja, bo nie będę wzbudzała żadnych podejrzeń. I zgodziła się pani? Tak, wysoki sądzie, ale to nie tak, naprawdę. Ja na początku nie chciałam Milenie w ogóle uwierzyć. Ale potem byłam w firmie, widziałam, jak Karolina patrzy na mojego męża i do niego się uśmiecha i rzeczywiście uwierzyłam Milenie, że to jest prawda. I wtedy zdecydowałam się, że jej pomogę. Milena, jak mogłaś? Udawałaś moją przyjaciółkę po to, żeby mnie zniszczyć. Pani Hodara, proszę powiedzieć, jak doszło do kradzieży naszyjnika? To było, wysoki sądzie, wtedy, kiedy przyjechałam do męża do agencji. Paweł wyszedł do łazienki, a ja zabrałam ten naszyjnik z jego biurka. Proszę powiedzieć, w jaki sposób ten naszyjnik znalazł się w torebce pani Karoliny Hodary? Milena przyjechała do mnie pod dom, a ja go zniosłam na dół i przekazałam Milenie. A potem ona już zatroszczyła się o to, żeby trafił do torebki Karoliny. I co, z zazdrości zgodziła się pani na to, żeby niewinna osoba zasiadła na ławie oskarżonych? Ale Milena mnie oszukała, pomieszała mi w głowie. Ja wiedziałam, że Paweł sam z siebie nie zwolni Karoliny, nawet ją chwalił, chciał ją awansować. Dlatego myślałam, że jak przyłapię ją na kradzieży, to w końcu pozbędzie się jej z firmy. Karolina, posłuchaj. Przepraszam cię. Czy są pytania do pani? Nie mam więcej pytań, dziękuję. Ja również więcej nie mam, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę usiąść. Pani Włodarczyk, proszę wstać. Proszę wyjąć ręce z kieszeni i proszę powiedzieć, czy to, co powiedziała przed chwilą pani Rzepka, to prawda? Nie mam nic do powiedzenia. Ma pani takie prawo, proszę usiąść. Czy strony zgłaszają jakieś wnioski? W zaistniałej sytuacji, wysoki sądzie, prokuratura przeprowadzi postępowanie przeciwko pani Ewie Rzepce oraz Milenie Włodarczyk o podstępne skierowanie przeciwko Karolinie Hodarze postępowania o kradzież. Dlatego poproszę o przekazanie prokuraturze protokołu z dzisiejszej rozprawy. Dziękuję. Żadnych wniosków nie mam, dziękuję bardzo. Zamykam przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Jakieś pół roku temu, wysoki sądzie, policja zatrzymała w centrum miasta kantomankę. Kradła bardzo charakterystyczne rzeczy. Mianowicie wyłącznie zdobione filiżanki z chińskich restauracji. Nic więcej. Ja nie wiem, czy Karolina Hodara
jest kleptomanką, czy nie. Wiemy natomiast, czym się zajmowała 10 lat temu. Kradła. Wysoki sądzie, to chyba dlatego była numerem 1 na liście osób podejrzanych o kradzież tego naszyjnika. Zasiadła na ławie oskarżonych tak naprawdę dzięki jednemu dowodowi. Temu nagraniu. Na tym filmie zobaczyliśmy Karolinę Hodarę, tę sprzed 10 lat. Skradającą się, zachowującą się jak złodziej. To zdecydowało o tym, że usiadła na ławie oskarżonej. Ja to mówię z satysfakcją, bo wiem, że nie popełniła tego przestępstwa. Powiem więcej, myślę, że zmieniła się. Kończąc, Wysoki Sądzie, bo nie będę popierał aktu oskarżenia w tej sprawie, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Odnoszę wrażenie, patrząc na niektórych świadków, że za przestępstwo fałszywych zeznań sądy wymierzają chyba za łagodne kary. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Powiem tak, ja się w sumie panu prokuratorowi nie dziwię. Naprawdę. Bo miał do czynienia z eleganckim towarzystwem. Miał do czynienia z właścicielem agencji reklamowej, z jego elegancką żoną i z bardzo obiecującym pracownikiem. W Wysoki Sądzie miał rzeczywiście pan prokurator dowód, który wskazywał na sprawstwo oskarżonej. I w Wysoki Sądzie bardzo dobrze się stało, że ten przewód sądowy się odbył, że zostali przesłuchani wszyscy świadkowie i że dzięki m.in. wnikliwym pytaniom pana prokuratora doszliśmy do prawdy. Oskarżona już odpowiedziała za te przestępstwa popełnione w przeszłości. Wysoki Sądzie, oczywiście popieram stanowisko pana prokuratora. Proszę o uniewinnienie mojej klientki. Dziękuję. Dziękuję. A pani o co prosi sąd? O uniewinnienie. Dziękuję. Proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać. Sąd idzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy Karoliny Hodary uniewinnia ją od dokonania zarzucanego jej czynu. Proszę usiąść. Pani Karolina Hodara w tej sprawie okazała się osobą niewinną i wbrew temu, co twierdził na początku pan Czerski, zmieniła się. Ludzie się zmieniają, panie Czerski. I cieszę się, że pani się to również udało. Myślę, że to było tylko niezręczne sformułowanie ze strony pana prokuratora, kiedy stwierdził, że z uwagi na to, że 10 lat temu pani kradła, to stała się numerem 1 na liście podejrzanych. Ale chciałabym, aby pani zdawała sobie również sprawę z tego, że to był bardzo nierozsądny pomysł z tym podrzuceniem naszyjnika. Proszę państwa, to przestroga dla wszystkich młodych ludzi. To, co robimy w młodości, często mści się na nas po latach. Dlatego warto zastanawiać się nad każdym krokiem. Ale nawet jeżeli zrobimy coś złego, warto wyciągnąć z tego wnioski. Pani wyciągnęła, bo zaczęła pani żyć zgodnie z prawem. Ale jednak ten lęk, że społeczeństwo nie uwierzy pani, bo kiedyś postępowała pani źle, spowodował, że nie potrafiła pani z ludźmi rozmawiać. Przecież gdyby pani poszła do szefa, wytłumaczyła, znalazłam to, uwierz mi, w związku z tym w twojej firmie dzieje się coś złego. Powinien uwierzyć. A na pewno, gdyby wtedy zawiadomił policję, inaczej by z panią rozmawiano. Może poszukano by tej osoby, która miała motyw, żeby to zrobić. Bo pani tego motywu tak naprawdę nie miała. Jeszcze jedna rzecz. Strzeż nas, losie, od takich przyjaciółek jak pani Włodarczyk. Przyznam się, że od początku
widziałam, że było w pani coś fałszywego. Nie warto dla kariery, pieniędzy ryzykować reputacji. Nic pani nie da, wysokie stanowisko, pieniądze, jeżeli będzie pani osobą karaną. A za składanie fałszywych zeznań, kierowanie przeciwko osobie niewinnej oskarżeń grozi odpowiedzialność karna. I mówię to do obu pań. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję państwu. Za kradzież, składanie fałszywych zeznań i kierowanie podejrzeń przeciwko niewinnej osobie Ewa Rzepka została skazana na 10 miesięcy, a Milena Włodarczyk na 1,5 roku pozbawienia wolności. W obu przypadkach sąd zawiesił wykonanie kary na okres 3 lat. Już w kolejnym odcinku. Poznaje pan ten nóż? To ja zabiłam mamę. Ja zabiłem mamę, ja muszę za to ponieść karę. Chodziłam do domu i był tylko zapach alkoholu. To ja zabiłam swoją córkę. Ja już tego nie rozumiem. To kto zabił twoją matkę? Wyrok wyda sędzia Anna Maria Wesołowska.